Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus jest nauczycielem nie tylko dlatego, że głosi Słowo Boże, ale jego metody pedagogiczne są też bardzo praktyczne. Po pierwsze, to przebywa z tymi, których naucza i wychowuje ich. Opuszczając Nazaret, zatrzymał się w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Ono stało się jego nową ojczyzną. Po drugie, nauczał w przypowieściach, aby w ten sposób przystosować treść do poziomu słuchaczy. Trzecim elementem tej pedagogii jest potrzeba współpracowników, bo wiedział, że sam dotrzeć do wszystkich nie zdąży i nie będzie mu to dane. I najważniejszą, ostatnią zasadą jest zaangażowanie człowieka do działania. To wyrażone zostało nakazem nauczania i uzdrawiania. Może nie były to wielkie rzeczy na samym początku, ale to pokazuje, że człowiek jest całością, gdy zaangażowany jest umysł, ciało i duch. Dziś właśnie skupiamy się na pomocnikach, czyli poszukiwaniu odpowiednich osób, które poniosą Ewangelię dalej i dłużej niż sam Chrystus. Wszystko rozgrywa się nad jeziorem. Dodam, że jezioro w Apokalipsie jest symbolem walki i ostatecznego zwycięstwa nad diabłem. Jest również symbolem skupiającym w sobie obrazy wiary i niewiary. Na przykład, gdy Jezus kroczy po jeziorze albo ucisza burzę, pokazuje, że ma władzę nad wszelkimi żywiołami. A człowiek wpatrzony w Niego nie musi się lękać. Gdy dziś widzimy powołanie pierwszych uczniów, dostrzegamy ich reakcję. Papież Grzegorz Wielki powiedział: Piotr i Andrzej nie wiedzieli, by Jezus Chrystus uczynił jakiś cud. Nie słyszeli o wiecznej nagrodzie w niebie. A mimo to, na głos Zbawiciela zapomnieli o wszystkim, co posiadali. Każdego z nas, chrześcijan, Jezus także powołuje do tego, byśmy codziennie oddawali Mu wszystko to, kim jesteśmy i co mamy. Oznacza to właśnie pozostawienie wszystkiego bez niczego dla siebie, po to, aby przeżywając z Nim nasze codzienne sprawy służbowe czy rodzinne, być rybakami ludzi. Ale co znaczy łowić ludzi? W innym miejscu Ewangelii patron dnia, święty Andrzej, nie potrafił wytłumaczyć swemu bratu Piotrowi, kim jest Jezus, dlatego przyprowadził go do samego źródła, którym jest Jezus. Jak podpowiada święty Jan Chryzostom, łowić ludzi to pomagać wszystkim w naszym otoczeniu odnaleźć Chrystusa jako jedyne źródło światła w naszym życiu. Wspaniale się czyta te zdanie, jak zostawili wszystko i poszli za Jezusem ci, którzy mieli inne zajęcia. Z jednej strony Jezusowi nie powinniśmy mówić zaraz, później, teraz jestem zajęty. Ale przecież tyle rzeczy jest tak ważnych dla nas. Dlatego sposobów powołania jest tyle, ilu jest ludzi na świecie. Każdy z nas musi odkryć, w jaki sposób może właśnie doprowadzać innych do Boga. Pewnie, że są grupy specjalne, jak księża czy bracia i siostry zakonne, lub też świeccy katechiści. Nie zapominajmy jednak, że na mocy chrztu każdy z nas jest posłany. Każdy z nas ma te same możliwości. Tylko w większości brakuje odwagi i mają za dużo wstydu. No i niestety jest za mało wiary, że to wszystko się uda. Powołanie to pewien dynamizm. To dotknięcie Boga, które sprawia, że w jednej chwili masz ochotę wszystko zostawić. A jak jest z Tobą? Czy po latach kroczenia za Jezusem wciąż dostrzegasz w Nim coś nadzwyczajnego, co sprawia, że idziesz dalej za Nim?